Rozpocznij. Rok 1791, 226 lat temu, została napisana konstytucja, czyli przepisy regulujące zasady życia w państwie. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem, w oparciu o który opiera się życie w danym państwie. Ta nasza konstytucja, polska konstytucja, była pierwszą europejską konstytucją. Byliśmy pierwszym krajem, który tak nowoczesną konstytucję stworzył. To jest bieg, dzięki któremu chcemy pokazać, że można czcić radosne święta w historii Polski w inny sposób niż tylko gdzieś tam bardzo patetycznie, a młodzi ludzie powinni uczyć się pamiętać o historii Polski, dlatego chcemy im dzisiaj pokazać te ważne wydarzenia. Konstytucja, czyli 3 maja, 2 maja, Święto Flagi. Poza tym w zdrowym ciele zdrowy duch. A to prawda, łączymy przyjemne, pożyteczne, wiedzę, kilka rzeczy staramy się połączyć razem. Kilka pierwszych dni maja to przypomnienie dla nas, że o fladze, o hymnie, a zwłaszcza o konstytucji, o której mówił pan dyrektor, mamy pamiętać. Życzę wam, żebyście czuli się Polakami, ale żebyście też pamiętali, że każdy obywatel kraju ma swoje prawa, ale ma też obowiązki. Nie zapominajcie o nich. Jak państwo pamiętacie, tych wydarzeń związanych z patriotyzmem, z uświadamianiem sobie pochodzenia, wiele odbywa się. Nie mówię o biciu rekordu Polski w tańcu poloneza, o tych 4 zwrotkach hymnu. Za chwilę podobno usłyszymy również te 4 zwrotki na pamięć śpiewane przez małe dzieci, co jest rzeczywiście godne podziwu i dobrze, żeby inni to naśladowali. Więc dba się o to poczucie polskości w naszym mieście, o takie prawdziwe poczucie patriotyzmu. Bądźmy takimi patriotami, którzy wiedzą, co należy do nich, tak? Czyli pamiętajmy o naszych prawach, obowiązkach. Cieszmy się tym, że jesteśmy bez zbędnego patosu. Dlatego wszystkie zatarliśmy bezpiecznie.